spotkanie w przyszłą popołudniową niedzielę. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć u nas w Berlinie pana profesora Zbigniewa Szulaka-Słowackiego. Serdecznie witamy. Pan profesor jest socjologiem, wykładowcą Uniwersytetu w Berlinie, a od pewnego czasu jest również kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z listy warszawskiej na posła Parlamentu Europejskiego. Pan profesor startuje z listy warszawskiej, czyli to jest o tyle dla nas ważne, ponieważ my, Polacy mieszkający poza granicami kraju, oddając głosy w wyborach, mamy możliwość zagłosowania właśnie na pana profesora. Lista warszawska obowiązuje również czy uczestnictwo w wyborach Parlamentu Europejskiego jest dla wszystkich Polaków poza granicami obowiązuje. Dzisiaj mamy spotkanie transmitowane bezpośrednio przez radio niepoprawne radio.pl, czyli słuchacze, którzy słuchają obecnie, mogą w trakcie spotkania zadać pytania i pan profesor chętnie na to odpowie. Pierwszą część spotkania przeprowadzimy, pan profesor przeprowadzi wykład, a na temat właśnie celów, jaka rola Polski w nowej Europie jest, sytuacja w Polsce, zadania i zamierzenia pracy w Parlamencie Europejskim. A później mamy parę pytań. Jeżeli Państwo mają też ochotę dalej pytanie, to proszę bym na kartce lub jeżeli będzie chciał to nie zadać, to jakoś to zrealizujemy. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę być w Berlinie. No to jest tak, że ja rzeczywiście pan wspomniał o tym, że jestem trochę teraz w czasie trudnym, czasem w czasie kampanii wyborczej. My też partia PiS zaapelowała w zasadzie do Polonii dwa dni temu, czy trzy dni temu, jak dobrze pamiętam, była konferencja prasowa, na której zaapelowaliśmy do Polonii, żeby wziął udział w tym głosowaniu, które jest bardzo, bardzo ważne. Bo też jest pewnego typu dziwna rozbieżność. Rozbieżność, która polega na tym, że wszystkie badania demoskopijne pokazują, że Polacy są wśród narodów europejskich jednym z tych już wyróżniających się dużym zaufaniem do instytucji unijnych i w zasadzie pozytywną oceną instytucji unijnych. Niestety nie idzie za tym w parze wiedza o Unii, bo też niedawno przeprowadzone badania z dwa miesiące temu pokazały, że często Polacy nie wiedzieli jeszcze, jak się wybiera na przykład do Parlamentu Europejskiego. Jakieś proste pytania nie są w stanie odpowiedzieć. A z drugiej strony idzie za tym też frekwencja i udział w wyborach. Według sondaży, które obecnie się przeprowadzą, istnieje nawet niebezpieczeństwo, to frekwencja będzie wynosiła poniżej 19%, poniżej 20-19%. Więc to jest trochę taki zawstydzający fakt socjologiczny, jak to jest, prawda? Że z jednej strony bardzo pozytywnie oceniają Polacy, na tę instytucję. Wczoraj przyszedłem się w krakowskim przedmieściach, choć była tak zwana parada Schumana i tam jakieś tłumy się kłębiły, nosiły baloniki, wiele osób miał namalowane flagi europejskie na policzkach i tak dalej. I w zasadzie z polskich mediów leje się, no muszę powiedzieć, po prostu no, rodzaj propagandy, tak? To nawet nie chodzi o to, kto się pozytywnie czy negatywnie nastawiony do Unii, jak ją ocenia, ale chodzi po prostu o prostotę tego przekazu, który ma w gruncie rzeczy tylko jest pewną rodzaju propagandą sukcesu. No i tak, więc z jednej strony mamy taki obraz, a no, z drugiej strony właśnie tę taką bierność, polską bierność w takich tak ważnych wyborach. No i Polonia
ma pan zgłosować w okręgu warszawskim, może naprawdę swoim głosem dużo, ze swoją postawą, no, dużo zmienić, dużo dać. Ja tylko przypomnę, że do 12, czyli do jutra można się zarejestrować na stronach MSZ-u do głosowania korespondencyjnego. Rozumiem, że w Berlinie nie jest to konieczne, bo tutaj można pójść po prostu osobiście w lokalu wyborczym, ale trzeba też się zarejestrować do 22. I teraz już niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, na kogo głosujemy, to myślę, że powinniśmy po prostu uczynić użytek z tego osiągnięcia demokratycznego, że możemy głosować i wybierać. To jest może tyle, co chciałem powiedzieć na wstępie, co do samych eurowyborów. A teraz chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, jak ja widzę dzisiaj sytuację w Europie i w Unii. Oczywiście to nie będzie żaden wykład akademicki. Nie będę Państwa męczył w niedzielę. Natomiast to będzie zagajenie do dyskusji. Jakie uważam, że jak na tym tle tych zmian wygląda sytuacja Polski? Tak oceniam polską obecną, polską politykę zagraniczną i po tym krótkim, mam nadzieję, krótkim zagajeniu przejdziemy do dyskusji. Otóż jakby zacznijmy od tego pierwszego punktu. Jak się zmieniła Europa? Zmieniła się od czasu Europa. My często to utożsamiamy z Unią Europejską, czym ja zauważyłem też w dyskusji z moimi konkurentami, że często oni rozumieją nawet Unię Europejską znacznie wężej niż ja. Bo dla nich Unia Europejska to jest Bruksela, te instytucje centralne Unii, podczas dla mnie oczywiście i taka jest moim zdaniem realność. Unia to są przede wszystkim państwa członkowskie, relacje między państwami członkowskimi. No, że to jest, tego nie można pominąć. Być może jest tak, że tutaj to miasto, Berlin, jest w jakimś sensie ważniejszym środkiem politycznym w polityce, również kształtującym politykę Unii, prawda, czy Europy, niż Bruksela, która ma oczywiście też jakieś swoje znaczenie, ale być może nie znaczenie czysto polityczne. Więc jak się zmieniła Europa, jak się zmieniła Unia w tym szerszym tego słowa znaczeniu? Od czasu, kiedy myśmy 10 lat temu przystąpili. No przede wszystkim się zmieniła i to jest teraz dla kogoś, kto się zajmuje zawodowo myśleniem i analizą, zawsze jest bardzo ciekawe, że się zmieniła nie tak, jak przewidywano. Tak? Że okazuje się, że historia jest zawsze otwarta. Zawsze zdarzają się jakieś wydarzenia zupełnie nas zaskakujące. To jest rzeczą pozytywną, bo bardzo często nam się mówi, że nie ma żadnej alternatywy, że wszystko już jest zdeterminowane, że wszystko zmierza w jednym kierunku. A jeżeli jest taki, istnieje taki determinizm, to nie ma wolności, nie ma polityki. No i trzeba się poddać hegelowskiej logice dziejów, nic zrobić nie można. No kiedyś to mówiono, że w jakim kierunku to będzie wszystko zmierzać? No będzie się wszystko integrowało coraz bardziej, państwa narodowe będą zanikać, właśnie instytucje centralne, unijne będą coraz silniejsze. Tak mniej więcej powstaną Stany Zjednoczone Europy. Słynna książka Jeremy Rifkina, The European Dream, marzenie europejskie, które zastępuje marzenie amerykańskie. Tak? I nagle będzie nowe mocarstwo, takie trochę postmodernistyczne, lepsze niż to amerykańskie imperium, właśnie Europa. No i co się stało? No, przede wszystkim no, można tutaj wiele rzeczy wymienić, ale pierwszą rzeczą, no, która nastąpiła i teraz wielu specjalistów mówi, że to było do przewidzenia, ale to zawsze jest do przewidzenia ex post, potem. No nastąpił kryzys euro, tak, kryzys Unii Monetarnej. To, co uchodziło za największe osiągnięcie integracji europejskiej, to, co miało budować w zasadzie też tożsamość europejską, wymuszać potem jedność polityczną, okazało się, że jest zagrożeniem, tak, właśnie dla tej jedności politycznej. Ktoś napisał, jeden z publicystów, euro rozsadza Europę, tak, euro
rozsadza Unii. To jest jakby jedno, no jak Państwo wiedzą, dzisiaj w toczącej się tej kampanii we Włoszech, wyczytałem w jednej gazet niemieckich, 6 partii występuje z propozycjami, by Włochy wystąpiły z Unii Monetarnej, a te partie reprezentują około 60% wyborców. W Niemczech również jest ta partia Alternative Deutschland, prawda, która też uważa, że Unia Monetarna była błędem. I w gruncie rzeczy wielu ekonomistów od prawa do lewa to przyznaje. Ci z lewej mówią stroną, że błąd polegał na tym, że nie zrobiono od razu jakiejś unii politycznej, nie wytworzono pewnych instytucji. Ja już nie będę się nad tym rozwodzić, ale powiedziałbym tylko tak, jeszcze jest jedna konsekwencja tego kryzysu, który właśnie nie jest tylko kryzysem czysto monetarnym. W pewnym momencie jest teraz w jakimś sensie zażegnany, mimo że niektórzy ostrzegają, że to jest tylko chwilowe. A wiem, że ten kryzys ujawnił jeszcze inną ważną rzecz, mianowicie strukturalną nierównowagę na kontynencie europejskim, bo taką obietnicą integracji europejskiej było to, że będą się wyrównywały różnice między krajami biednymi a bogatymi, prawda? Przed laty mówiono o sukcesie Hiszpanii, o Irlandii, mieliśmy być drugą Irlandią. No i to była nadzieja, powiedzmy, tych krajów peryferyjnych w Europie, że one dogonią. No i jakoś nie doganiają, wręcz przeciwnie, okazało się, że jest silniejsze centrum, no zwłaszcza ten kraj tutaj, prawda, centrum też przemysłowe Europy. Ktoś ostatnio opublikował tutaj raport ekspertów, że przemysł niemiecki wytwarza 3,5 miliona miejsc pracy w całej Europie poza Niemcami i w Polsce 600-700 tysięcy ludzi, ile pamiętam, prawda? Jest zależne właśnie od tego tutejszego tego przemysłu. Więc jakby ta nierównowaga trwa, tak? A nawet się ona ujawniła, pogłębiła się. Co więcej, okazało się też, to też było trochę paradoksalne, przynajmniej w ostatnich latach, kiedyś mówiono, że takim problematyczną sferą, strefą w Unii będzie tak zwany wschód, Europa Wschodnia, i że podział, ta oś wschód-zachód, prawda, jest najważniejsza. Teraz mówimy o tym, że no istnieje jakiś problem europejskiego południa. Ja często zresztą słucham, mówić nawet cykl wykładów na Uniwersytecie w Bremie, przyjeżdżali koledzy z tych krajów, Hiszpania, Grecja, Włochy, i bardzo ciekawie na przykład koledzy z Grecji opowiadali o sytuacji w innych krajach. Dosyć zresztą brzmiały te ich opowieści pesymistycznie, bo miał takie przekonanie, jedna właśnie z koleżanek powiedziała, ja myślę, że już nikt nie tak dobrze żyli jak przed tym kryzysem w Grecji. No, że to jest właśnie, coś się skończyło i że to są w zasadzie procesy historyczne bardzo długotrwałe. I w tym sensie ta obietnica europejska nie została zrealizowana. Też nie bardzo widać, jakby te strukturalne problemy Europy mogły zostać rozwiązane. No więc to jest jakby jeden, o tym możemy sobie porozmawiać, jeden wielki temat, prawda? Jeden wielki kryzys. Ale w tej chwili no, przeżywamy też w pewien sposób nieoczekiwany następny kryzys, który moim zdaniem będzie miał też ogromne konsekwencje, prawda? Polityczne. I to takie właśnie bardzo długotrwałe, no to jest kryzys ukraiński. No bo znowu nikt jakoś nie przewidywał, że na rubieżach Europy, tam na tych peryferiach, no kto kiedyś się zastanawiał nad różnicą między Charkowem a Donieckiem, tak, albo Ukrainą wschodnią, zachodnią, no nagle z powodu buntu ludzi, rewolucji ludowej na Majdanie, to trochę przypomina 89 rok, można powiedzieć, no nagle pojawiło się, po pierwsze, pojawiło się dążenie przynajmniej części narodu ukraińskiego i taka orientacja prozachodnia, a z drugiej strony, no, którą trzeba było wziąć poważnie, prawda? No, bo wszyscy w zasadzie w Europie sympatyzowali z tymi dzielnymi ludźmi, którzy tam na mrozie trwali i
walczy i z sprzężeniem. No ale to doprowadziło do konfliktu nieuniknionego z Rosją. I teraz jak wiemy, mamy taką sytuację, nie wiem jakie Państwo są doświadczenia, ja rozmawiałem bardzo często tutaj z obywatelami tego kraju, z Niemcami, no najczęściej spotkałem się z postawą sympatyzującą z Rosją raczej niż z tak zwanym Zachodem. To już tak są, w Deutschlandfunk kiedyś była taka audycja, tam ludzie mogli dzwonić, no, podobnie, to znaczy raczej oczywiście media krytykują Putina, krytykują Rosję, ale ludność w zasadzie mówi, a po co ten Zachód jest taki ekspansywny, co więcej, no, jak wiemy, ta polityka unijna jest niezwykle, niezwykle miękka i słaba. Ja wczoraj czytałem bardzo ciekawy artykuł Financial Times na temat polityki niemieckiej, gdzie dziennikarz mówi o gruncie rzeczy, pan to sformułował w ten sposób, że powiedzmy lęki niemieckie, lęk przed wojną, cały czas jeszcze ta trauma II wojny światowej, która tutaj jest, a także pewien dziwne relacje, nie do końca zawsze zrozumiałe z polskiej perspektywy, rosyjsko-niemieckie i nastawienie Niemców do Rosji powoduje, że w gruncie rzeczy no, zakształtuje się coś takiego, taka nowa Jałta. Bo jedną z konsekwencji tego kryzysu jest to, że wróciło w ogóle myślenie w kategoriach strefy wpływu, tak? To kiedyś i geopolityki. No się wydawało kiedyś, że to było, geopolityka to było słowo tabu, nie mówiono o strefie wpływu, no teraz nawet politycy mówią, no ale przecież jakby jest oczywiste, Ukraina jest w strefie wpływu rosyjskiej, no bo tam skądinąd to miasto, przynajmniej jego wschodnia część też kiedyś była w strefie wpływu rosyjskiej, jakoś nikt się na to nie powołuje, że to miałoby mieć jakiekolwiek znaczenie. No i jak Państwo wiedzą, no mamy w Niemczech całą grupę ludzi, to też bardzo ciekawe, od lewa do prawej strony, od Die Linke, prawda, od pani Wagenknecht, poprzez pana Schrödera, Helmuta Schmidta, aż do prawej strony sceny politycznej Aleksandra Gaulanda, którzy w zasadzie głoszą konieczność jakby tutaj bardzo dogadania się z Rosją, wyrażania, rozumie ją Putina i jego posunięcia, prawda? To są ci tak zwani rozumiejący Rosję, rozumiejący Kosztejer, prawda? I ich jest niemało, prawda? Ich jest niemało. Ja bym powiedział tak, że na pewno jedną z konsekwencji tego jest trochę powrót Amerykanów do Europy, przynajmniej na razie symboliczny, dopóki jest ten prezydent amerykański, który jest, no ale widać, że jakby też pod wpływem, no przynajmniej wykonuje się pewne gesty trochę pod wpływem tego zaniepokojenia w krajach bałtyckich w Polsce. No ale wróciła właśnie taka kwestia, no właśnie, konfrontacji, kwestia Rosji, która okazała się nie być tylko partnerem modernizacji, tylko jest jakimś też przeciwnikiem. No i się okazało też, że Unia Europejska ze swoją tak zwaną miękką siłą, soft power, natrafia na pewne granice, będzie musiała być może jedną z konsekwencji, będzie jakiś rodzaj też, no nie wiem, wzmocnienia siły militarnej niektórych państw europejskich. Więc to jest oczywiście daleko idąca zmiana, w każdym razie można powiedzieć, że to zwane partnerstwo wschodnie, w ogóle polityka sąsiedztwa europejska poniosła jakąś porażkę, to dotyczy też zresztą skądinąd też Afryki Północnej, ale o tym już może nie będę. No i wreszcie to ma jakieś takie konsekwencje, ja chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym aspekcie zmiany, która nastąpiła w tych 10 latach. Otóż, no, że mamy właśnie do czynienia pod wpływem tych wszystkich procesów z taką też powrotem w jakimś sensie powiedzmy klasycznej polityki europejskiej pod tym kloszem Unii i taką sytuację, która kiedyś wydawała się zupełnie wykluczona i mianowicie hegemonii jednego kraju w Unii Europejskiej. To nawet jest tak, że panowie Juncker i pan Schulz dyskutują jako tak zwani Spitzenkandydaten, prawda, między sobą, no to potem jest to pytanie, które jest, czy będą rzeczywiście w wyniku wyborów
przewodniczącymi komisji, no to jednak zawsze jest to pytanie, może jednak ktoś inny o tym zadecyduje, Rada Europejska, a więc ostatecznie pani kanclerz Merkel. Teraz ta hegemonia, no to mówi się o tym często, no że owszem jest konieczność przywództwa w Unii, że to jest taka hegemonia powściągliwa, kiedyś ekonomist napisał The Reluctant Hegemon, prawda, że to jest taki w zasadzie, że Niemcy są wpychane w tę rolę. No ale to jest ciekawe zjawisko, niezwykle, zwłaszcza jeżeli patrzymy, ja wykładam też na europeistyce, wykładam czasami tam, seminaria czy wykłady o instytucjach europejskich, jeżeli się zważy, że integracja europejska to jest jednym z motywów kiedyś na samym początku motywów integracji europejskiej to było to, żeby do takiej sytuacji już nigdy nie doszło. To znaczy do takiej sytuacji, nawet przecież to euro Mitterrand narzucił jakby Niemcom, ponieważ się bał, że w innym przypadku ta Bundesbank będzie dominował i że Niemcy będą w zasadzie dominować też finansowo w Europie. No i się okazało, że to jest nieprawda, że cała integracja europejska, ta od lat później, powiedzmy 50. poprzez różne etapy, które od wspólnoty węgla i stali, która miała na celu właśnie powstrzymanie powrotu takiej nierównowagi, skończyła się nową nierównowagą. Teraz oczywiście możemy powiedzieć, jak mówię, politologicznie czy socjologicznie jest to niezwykle ciekawe zjawisko, prawda? Że tak, tego rodzaju nierównowaga zaistniała, ta hegemonia się powtórzyła. Dzisiaj się mówi w zasadzie o nieuniknioności. Faktem, że to przywództwo jest nieuniknione i potrzebne. Pan minister Sikorski tutaj w słynnym przemówieniu, prawda, użył takiego pojęcia, tego zresztą kogoś innego, prawda, który mówi, że kiedyś się stosował do Amerykanów, niezbędny naród, Niemcy są niezbędnym narodem w Europie. Jak ten rodzaj hegemonii będzie wpływał na sytuację, na stabilność w Europie, jest oczywiście wielkim i ciekawym pytaniem. No, dzisiaj też Niemcy się denerwują, ponieważ na przykład kampania we Włoszech jest pod hasłem więcej Włoch i Niemiec. Prawda? Wywołuje to też oczywiście reperkusje, wywołuje pewne takie, tak, nawet pewien rodzaj resentymentu. Pytanie właśnie, jak to przywództwo będzie sprawowane. No w każdym razie na pewno to odbiega trochę od tego, o czym nam mówiono, od tej Europy, o której nam mówiono, o której my wstępowaliśmy w 2004 roku. W 2004 roku mówiono nam, że wstępujemy do klubu równorzędnych państw, prawda? Że no tak prowadzono tę kampanię. Więc no i teraz pytanie, jak na tym tej... Tak, oczywiście, proszę bardzo, tak. Ja jestem, proszę Państwa, jestem za wolnymi mediami z powodu dyskusji. No niestety stracili Państwo już bardzo parę ważnych wątków, ale mój opis sytuacji w Europie. No w każdym razie, proszę Państwa, no o tym jeszcze możemy rozmawiać w dyskusji, ale to są, jak mówię, to są wszystko trochę procesy nieoczekiwane, trochę sprzeczne też z tym jakby zamierzeniami,
trochę niepokojące, pokazujące na jakąś nierównowagę, też na pewno nieprzygotowanie nasze. Na przykład myślę, że jednak Europejczycy, zwłaszcza ta część zwana Europa Zachodnia, nie była przygotowana na to, co się zdarzyło na Ukrainie. Tak? No ale to jest pytanie, jak się w tym wszystkim znajduje nasz kraj na tym tle. I tak, po pierwsze, no właśnie, mamy to zjawisko, no, które w Polsce jest bardzo często podkreślane, no takie, no taki wręcz powiedziałbym euroentuzjazm Polaków. Co jest pewnym problemem oczywiście w tej kampanii. To znaczy, oczywiście Polacy są dosyć podzieleni. Ja jeżdżąc teraz po swoim okręgu wyborczym, jak spotykam się z wyborcami, no często się oczywiście zdarzają bardzo tacy, no ci, którzy wręcz odrzucają, prawda, Unię. Mówią, po co ta Unia, Korwin-Mikke, że ją mówi, że trzeba ją rozwiązać. Ja na to będę, jak Korwin-Mikke ją rozwiąże, no, możemy o tym porozmawiać, ale powiem się, że on nie ma takich możliwości. Albo są jakieś projekty jej radykalnej reformy. Ja, reprezentując partię, która nie jest euroentuzjastyczna, ale nie jest też eurosceptyczna w tym sensie, że odrzuca w ogóle, prawda, jakąkolwiek współpracę, nawet no, instytucje te ponadnarodowe, które są w Unii, to jest to partia eurorealistyczna. Tak? Do tego realizmu politycznego należy też właśnie to istnienie, jako, no, można powiedzieć, to jest tego ładu politycznego w Europie, jaki jest, on oczywiście, jak mówię, się zmienia, czyli istnienie Unii Europejskiej. Są, co prawda, w ostatnich dwóch, trzech, czterech latach pojawiały się wiele spekulacji, że właśnie, że Unia Monetarna, prawda, rozpadnie się, jak wiadomo, partia Alternatywa dla Niemiec proponuje, że w pewnym momencie jeden ekspertów i pan Henkel, prawda, proponował, żeby były dwa euro, prawda, północne i południowe. Pojawiają się takie idee, jak na przykład słynny włoski filozof Giorgio Agamben napisał przed rokiem tekst o tym, żeby utworzyć Unię Łacińską, czy Europę Łacińską wokół Francji, że kraje romańskie nigdy nie będą, nie poddadzą się dyktatowi północy i nigdy nie będą takie, w ten sposób nie będą żyli ludzie na południu Europy, w tych krajach, tak jak żyją Niemcy, zwłaszcza na północy, prawda? Niemcy, że to jest inna kultura, inny styl życia. Więc te obawy, albo też nadzieje, że Unia się rozpadnie, przemieni w coś innego, no, pojawiają się na razie jakby, tak, mamy do czynienia z, jak powiedziałem, z nowymi procesami, nie wiadomo jeszcze, jak to się skończy, prawda? Są ci, którzy by chcieli wyjść z tego kryzysu w ten sposób, i to pewnie zaraz się zacznie na ten temat dyskusja, w ten sposób, żeby prawda, sfederalizować jeszcze bardziej Europę. No, i odpowiedź na kryzys jest więcej Europy. My mówimy często lepsza współpraca, no, lepsza Unia, a lepsza Unia to może czasami znaczyć też mniej Unii. Tak? Mniej Unii, bo ona coraz bardziej się też obywatelom kojarzy z jakimiś absurdalnymi ograniczeniami, z rodzajem pewnego dyktatu też kulturowego, z tym wszystkim, z czym się w zasadzie nie kojarzyła ludziom w latach, wtedy, kiedy właśnie integracja europejska, czyli dopiero tak, stawiała pierwsze kroki, w latach 60. czy 70., kiedy mówiono wtedy, jak w tej słynnej książce brytyjski historyk Alan Millward, że europejska integracja jest ratunkiem państwa narodowego. Nie jest czymś, co znosi państwo narodowe, tylko pomaga europejskim narodom znaleźć się i państwo narodowym odnaleźć się w świecie, by związać też obywateli z samym sobą. Ale wracając do tego polskiego euroentuzjazmu, no to jest tak, że rzeczywiście takie bardzo ciekawe badania z tamtego roku pokazywały,
przez amerykański ośrodek demonstracyjny Pew Research Center pokazywało, że w Polsce na pytanie, czy to takie pytanie, czy członkostwo w Unii wzmocniło twój kraj, to na to pytanie twierdząco w Polsce odpowiadało 41%, czyli też mniejszość, a w 2009 roku jest 51%. Ale jeżeli popatrzymy teraz na inne kraje, to tylko 22% Francuzów odpowiada na to pytanie twierdząco, 11% Greków, 11% Włochów. Także większość Europejczyków ma takie poczucie, że integracja europejska nie wzmocniła ich kraju, tylko osłabiła. No wyjątkiem tutaj były tylko Niemcy, gdzie nastąpił wzrost w ciągu tych ostatnich paru lat takich opinii. Tylko 29% Czechów wzmacnia. No więc to jest też 60% Polaków ma pozytywne zdanie o Unii. W 2007 roku to było aż 83%, prawda? Znaczy ogromna większość. A tylko teraz, dzisiaj to 47% Francuzów, 60% Niemców, 33% Greków, 38% Czechów. Ale jakbyśmy się zastanowili, ja się często zastanawiam, jakie są przyczyny. Dlaczego Polacy tak reagują? To zresztą też jest związane z tym też, że ten taki zwrot ku Europie w tych ostatnich latach był związany z takim odejściem, od orientacji na Stany Zjednoczone, na Amerykę. Bo kiedyś myśmy się wyróżniali na tle innych narodów europejskich, nawet wtedy, kiedy atakowano, wszyscy pamiętają, to George'a W. Busha, kiedy Polska poparła interwencję w Iraku, to Polacy na przykład byli dosyć pozytywnie nastawieni zawsze do Ameryki. Związano się też z emigracją do Ameryki, nie wiem, z Woodrow Wilsonem, z Hooverem, prawda, z całym tym naszym mitem amerykańskim. To też się zaczęło zmieniać. No niestety, teraz można powiedzieć, najbardziej trywialna odpowiedź, dlaczego Polacy są euroentuzjastyczni. To już trochę przychodzi do polityki tego rządu. No to jest taka postawa, która muszę powiedzieć, nawet dla mnie jako obywatela, że to jest niezależnie od moich takich konkretnych poglądów politycznych, dosyć obrażające, mianowicie, że chodzi o pieniądze po prostu. To znaczy, że się ludziom mówi, że jakie jest osiągnięcie integracji? Za każdą złotówkę uzyskaliśmy 3 złote. Tak nam się mówi, że jak ktoś mi się spytał na zebraniu wyborczym, a co pan zrobi, jak pan będzie europosłem ewentualnie, powiedziałbym z żartem oczywiście. Za każdą złotówkę uzyskamy 3 złote 50 groszy. No bo tak, to do tego się sprowadza i ten prześmieszne tak PR-owskie pociągnięcie pana premiera, który powiedział, jak tam uchwalono budżet, potem się przeciągnęło, parlament właśnie europejski miał jakieś zastrzeżenia, że on weźmie ten worek z pieniędzmi i będzie jeździł po kraju, pytał się ludzi, jak to rozdzielić. No, przepraszam, to nie jest postawa godna, po pierwsze, polityka, poważnego polityka, który poważnie traktuje swój naród, prawda? No ale też ta postawa, w której patrzymy tylko, no i rzeczywiście no, Polska się jakoś zmieniła, te fundusze zostały wykorzystane, patrzymy tylko na klejkę wybudowaną z funduszy Unii Europejskiej, czy przy pomocy funduszy Unii Europejskiej, no że to jest jakby trochę za mało. To jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ Polacy mają ze sobą tragiczną historię. Tak? Historii ostatnich 200 lat specjalnie nam nikt niczego nie dawał. Wszystko musieliśmy wyszarpnąć, prawda? Czasami wyrąbać szablą. No więc to jest jakby zrozumiałe. Ja muszę powiedzieć, że ta mała stabilizacja, ja rozumiem jakby trochę Polaków, prawda? Że to jest taki, że wreszcie jest spokój, wreszcie można się dorobić. Oczywiście wiemy, że są biedne regiony i bogate, z Warszawy nie widać, prawda? To co się dzieje na tak zwanej ścianie wschodniej. No ale to jest jakby trochę za mało i to jest oczywiście tego rodzaju postawa, to jest takie zagłuszanie różnych problemów, o których się nie mówi. I właśnie tego, że część z tych procesów ma ambiwalentny charakter, to znaczy taki podwójny, nasze te fundusze prowadzą do takiego zjawiska jak rozwój klientelizmu, tak? Sieci klientelistycznych.
są łatwymi pieniędzmi, które gdzieś tam są transferowane. Często są używane w sposób niesłużący w gruncie rzeczy rozwojowi kraju. Ja pamiętam, nawet zawsze najlepszym takim przykładem jest, pamiętam kiedyś, wtedy kiedy jeszcze oglądałem jeden z programów informacyjnych polskich telewizji, to było to, że taki program budowy małych obserwatoriów astronomicznych w różnych gminach. Nie przypuszczam, żeby to było... Oczywiście jesteśmy krajem Kopernika i Marii Curie Skłodowskiej i tak dalej, żeby gminy, mając swoje własne pieniądze, odbudowały obserwatoria astronomiczne, które potem stoją, nie są uruchomione, bo tam musiał być personel i tak dalej. Ale takich rzeczy jest wiele. Tak? Gdyby przeprowadzić audyt, jak wykorzystywano te pieniądze? Ja z różnych stron o tym słyszę. Na przykład jakiś kolega mój, prorektor jednej uczelni, mówił, ministerstwo mówiło, bierzcie fundusze, wybudujcie budynek, prawda? Potem wybudowano jakiś budynek, no ale nie można było go uruchomić, bo już na to nie było polskich funduszy. Jest wiele takich przykładów. Zresztą część z nich przypomina trochę te przykłady, które ja znam właśnie z opowieści greckich kolegów ekonomistów. Wiele inwestycji nie zostało domkniętych. Ja ostatnio muszę powiedzieć, Państwo, ja się nie nabieram na propagandę, ale no niestety miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu uwierzyłem Donaldowi Tuskowi, proszę Państwa. Musiałem jechać z Katowic do Warszawy. I byłem przekonany, że jak pojadę tam, to gdzieś wjadę na autostradę, że, one, że, prawda, że system dróg tworzy jakąś ze sobą jakiś system, że drogi jedna dochodzi do drugiej. No i gdzieś w nocy już potem znaleźli się w centrum Łodzi, bo się okazało, że się wcale nie dojeżdża do Adwa. No i tak dalej, prawda? To znaczy, że te inwestycje się nie domykają. No inny przykład, prawda? To jest Stadion Narodowy. Wiemy, że jak wiele firm upadło przy budowie autostrad. Ja już nie chcę się na tym rozwodzić, ale teraz chciałbym powiedzieć, że to ma jeszcze większe takie konsekwencje, głębsze, dotyczące powiedzmy tego, takiej filozofii publicznej, sposobu myślenia o sobie i instytucjach, że my po prostu przez te 25 lat, a przez ostatnie 10 jeszcze mocniej, my po prostu myślimy, że ktoś za nas załatwi nasze problemy, że to nas Unia zmodernizuje, że to nas inni zdemokratyzują, że ktoś tam inny zbuduje polskie media, że ktoś inny nałoży sankcje na Rosję i wtedy Rosja, prawda, tylko nie my, tak, to ma robić. My tam jedziemy, że sprawy energetyczne, my przez 25 lat nie byliśmy się w stanie uniezależnić od Rosji. Ile było takich, prawda, propozycji, umowa z Norwegią, ten gazoport i tak dalej. I okazuje się, że to będzie znowu za 2 lata, tak? Nie jesteśmy w stanie, ale ktoś za nas, prawda? To jest taki rozwój uzależniony od kogoś. W styczniu pan premier Donald Tusk mówił o tym, że prawie jak Gomułka w 1959 roku mówił już, że dogonimy, prawda? Nie było w kraju, bo Gomułka w 1959 roku powiedział, że za 2 lata chyba dogonimy Francję. Tak, czekam. I chyba już nie doczekam tylko Francję, dogonimy mimo kryzysu. Więc też, to też jest obietnica, że będziemy w 20 najbardziej rozwiniętych krajów. Ale zaraz powiedział, no nie z tego powodu, że jesteśmy, a Polacy są naprawdę bardzo zdolni, no, jesteśmy zdolnym narodem, pracowitym i tak dalej. Co więcej, takim narodem, który chce odnieść sukces, tylko dlatego, że tamta Unia nam, prawda, da pieniądze i jakoś nas subwencjami i tak dalej. Czyli zawsze jest jakieś takie rozumienie, że ten rozwój jest z zewnątrz. I myśmy wychowali całe pokolenie, są moi studenci polscy, którzy tak myślą, tak? To znaczy, oni nawet nie widzą żadnego problemu, bo przecież też nikt nie jest z nas przeciwko współpracy, że powstanie jeszcze jedna montownia samochodów w Polsce. I co więcej, to jest tak przedstawiane, ja słyszałem kiedyś w jednym z radiów, czyli w jednej z telewizji, nie byłabym to TVN, ale jedna z dziennikarek powiedziała, że polski przemysł motoryzacyjny już przegonił przemysł motoryzacyjny niemiecki. No i to się ludzie mówi, ludzie w to wierzą, prawda? Że tak jest przemysł motoryzacyjny niemiecki na głównie na polskim, plus tam jeszcze włoski, tak jak na polskim terytorium. O tym się już nie mówi. Więc to jest, ja mówię, to jest
uzależnieni od tych sił. Ale są też inne zjawiska. Ja myślę, że Polacy, to dla nas jest ważne, że Polacy mogą podróżować, prawda? Albo mogą legalnie pracować w innych krajach. To też ma oczywiście negatywne skutki, o których dopiero zaczynamy mówić. No. Masowa imigracja, tak? Brain drain, prawda? Że tracimy specjalistów, tracimy młode pokolenie na rzecz. Nawet takie pokolenie młode, które gdyby zostało w kraju, tam jest trudne, w tej chwili bezrobocie wśród młodzieży jest 27%, to by się zbuntowało. Oni często też pytają tam młodzi, co mogłoby się w Polsce zmienić? Ja mówię, mało się zmieni, jak się nie zbuntujecie. Musicie wygnać to starsze pokolenie, prawda? I zacząć, a co więcej, musicie myśleć trochę w innych kategoriach, nie swojej indywidualnej kariery, tylko tego kraju. Właśnie potraktować to, to jest tak, że Polska to jest wasze wielkie zadanie, wasz wielki projekt zbiorowy, tak? Jakby, no, można powiedzieć, używając tego ekonomicznego, być jakaś wasza wielka firma. My od paru lat robimy w Warszawie taki kongres, który właśnie pod tym tytułem teraz będzie w pierwszym weekendzie czerwca ten kongres. Polska wielki projekt, prawda? Polska wielki projekt, wielkie zadanie, które budujemy. No i to pokolenie musiałoby, prawda, podjąć się takiego zadania. Natomiast no, najczęściej te możliwości migracyjne sprawiają, że się bardzo często macha ręką, tak, i wyjeżdża gdzie indziej, nie wiedząc, o czym możemy też porozmawiać, że emigracja, tak, życie na obczyźnie ma swoje koszty, prawda, o którym rodzinne, prawda, związane z karierą zawodową, że zawsze jest się w pewnym sensie gościem, tak, mimo że nawet jeżeli ktoś ma całkiem dobrą pracę, jak ja, prawda, pracę profesora na uniwersytecie stałą, prawda, no ale to jest tak, że no, w różnych takich sprawach, ja czasami sobie myślę, tak dyskutując z kolegami na uniwersytecie, a róbcie sobie co chcecie ostatecznie, jak skoro tak uważacie, że to jest tak dobrze i lepiej. No to jest taka postawa, prawda, z jednej strony, no to wiemy, że każdy z nas to odczuł, prawda? Jest jakaś też dwoistość, żyjemy pomiędzy dwoma krajami i tak dalej. Także, no jest oczywiście też jeszcze jeden powód, dla którego właśnie, no, mówi się, Polacy mogą być zadowoleni, no to jest to, że ja to czasami też pokazuję, prawda, no, że właśnie, że jest przez jakiś czas, te ostatnie lata, no, kryzys ekonomiczny, czy zwłaszcza finansowy Polski, nie rodzą tak bardzo jak inne kraje. Co trochę było związane z tym, że przeciętny polski emeryt jednak nie kupował akcji Lehman Brothers, prawda? Nie miał potem jakiejś szparkasy miejscowej, do tego nie namówiła. Także polski emeryt nie miał gdzieś tam odłożonego, prawda, 10 tysięcy euro, które stracił, że system bankowy nie był tak bardzo powiązany. No ale, no właśnie, ale takie było poczucie. No i teraz jest pytanie, jak się zachować w tej sytuacji, jak to jest dzisiaj. Jak mówię, w jakimś sensie, ja wyciągam to w zasadzie zawsze takie przesłanie, które mam i wtedy, kiedy mówię na uczelni do młodych ludzi, właśnie w seminarium czy tylko do Unii Europejskiej. Mówię o jedną rzecz, my nie możemy być wierni. Nie możemy być wierni, to znaczy nie możemy ani popadać w jakieś, no, nie wiem, zupełnie polityczne science fiction. To znaczy nie być wierny, no to znaczy na przykład właśnie nie być wiernym w Unii Europejskiej. Prawda? To nie jest tak, że to jest rzeczywistość zastała, która trwa, tylko właśnie zaraz po tych wyborach zaczną się głębokie dyskusje, w którym stronę to jeszcze ma iść. Prawda? Ciągle, nawet poza traktatowo, zmienia się Unia Europejska, a to Unia Bankowa powstaje, prawda, albo i tak dalej. I my, jako kraj, no nie możemy być w tej sytuacji, prawda, krajem biednym. Też musimy dokładnie wiedzieć, czego chcemy. No ja na przykład zdecydowanie muszę powiedzieć, że dla mnie, ale też dla partii, która reprezentuje, no to
wizja takiego Europy, jakiego takiego państwa narodowego, takiego superpaństwa i tworzenie jednego narodu europejskiego jest w ogóle sprzeczną z europejską historią i to jest no, coś, co ma wręcz powiedzmy taki trochę posmak totalitarny, tak? Dążenie do centralizacji, do centralizacji kompetencji, też kompetencji kulturowych i tak dalej. I w różnych sprawach nie możemy być wierni, nie możemy, wielu Polakom na przykład nie odpowiada na takie tendencje kulturowe narzucane, które są wielu też Europejczykom. I my musimy oczywiście w tej kwestii być no bardzo czynni, prawda? Też oczywiście, jeżeli chodzi o politykę, począwszy od polityki historycznej, europejskiej, prawda, do polityki ekonomicznej. No i też jest coś takiego, że się w ostatnich latach przekonaliśmy, że taka powtarzana jak mantra była kiedyś w polskiej polityce zagranicznej, takie jakby przekonanie właśnie, że uczestnictwo w NATO i uczestnictwo w Unii Europejskiej rozwiązuje większość naszych problemów. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO. Będziemy się rozwijać, bo jesteśmy w Unii. Bycie w Unii, w naszym interesie.